A jak na przykład chcecie upiec... A jak na przykład... A jak na przykład... A jak na przykład... A jak na przykład chcecie... A jak chcemy upiec na przykład pierniczek? Przepraszam. Pierniczek zamiast serniczek powiedziałam. Dzisiaj na wasze zapytania dań z krewetkami zrobię pyszne włoskie danie. I to danie trochę się wpisuje w moje upodobania kulinarne, szczególnie kuchni włoskiej, kiedy wchodzę do restauracji. Nie jem glutenu ze względu na nietolerancje pokarmowe i też nie jestem fanką zbyt dużej ilości sera, jak wiecie. Dzisiaj zrobimy danie z krewetkami bez glutenu na bazie pysznych włoskich pomidorów. Znaczy polskich pomidorów, ale na sposób włoski. Nastawiamy piekarnik na 150 stopni. Powtórzę, 150 stopni. Mamy takie nawyki, prawda? Tu ciach, 180. Niestety, pomidory nie wyjdą. Rozklapią się, rozciapią się, nie będzie szału, nie będzie włoskiej kuchni. Potrzebujemy przygotowaną cebulę drobno posiekaną, czosnek, tu w zależności od upodobań. Też zależy, co będziecie robić po tym włoskim wieczorze w domu, prawda? No więc ja dam około 6 ząbków. To będzie 6. Cukier, sól. Pamiętajcie, że pomidory bardzo lubią sól. No i włoska kuchnia nie istnieje bez przypraw. I tu możecie poszaleć. Oregano, pieprz, bazylia. Zróbmy to tak po włosku. Taka włoska mama. Trzeba nabrudzić. I ja dzisiaj dodam odrobinę świeżego tymianku. Gdzie rwa rąbią, tam wióry lecą. Zawsze to powtarzam. Oliwy trochę trzeba dać. Na początku w przepisie wymyśliłam sobie, że tych pomidorów ma być 20. Ale tak spojrzałam na tą moją blachę i niestety się nie zmieści 20, więc robimy 10. No i układamy na wierzchu naszą marynatkę. To skoro kuchnia włoska jest ulubioną kuchnią Polaków, to zastanawiam się, jakie dania chcielibyście, byśmy razem przygotowali w tej włoskiej kuchni. Może wam przyjdzie coś do głowy i razem pogotujemy, a może to ja mogę się czegoś od was nauczyć. I teraz tak, 150 stopni, 45 minut. I pomidory muszą dochodzić. A jak już dojdą tam, gdzie będą chciały, to troszeczkę podpalimy je mocniej, 180 stopni, żeby nam się z wierzchu zrobiły chrupiące. Jasne? No to do pieca. Już ty. A my możemy zabrać się za krewetki. Jeżeli nie wiecie, jak obierać krewetki, ha, mamy to. Na kuchni Lidla, Digi, ma trik, jak obierać dobrze krewetki. Ja mam obrane, więc nie pozostaje mi nic innego, jak rozpuścić masło na patelni. Hu, ho, cz. A nie, bo to kuchnia włoska. Czyli tam... Teraz jest czas na marzenie o pięknym, przystojnym, włoskim amancie. Tak. Teraz dodam czosnek i od razu pokroję cytrynę. Pokroję, ja już z takim włoskim akcentem mówię, widzę. Pamiętajcie, że krewetki nie potrzebują zbyt dużo czasu na patelni, w związku z czym lepiej jest podsmażyć najpierw czosnek i cytrynę. Kiedy czujecie już gorzkawy aromat, to jest moment, w którym powinny skoczyć krewetki. I teraz rzeczy będą się działy bardzo szybko. Sól, pieprz. Nasze krewetki robią się już jasno-różowe, to sygnał, że dosłownie 2 minuty im zostały na patelni. W tym czasie posiekam zieloną pietruszkę. Jak ja lubię świeże zioła. One pachną, mówią do mnie wręcz. Idziemy po pomidorki. Mamy, zobaczcie. Włoski okrągły talerz, jak do pizzy. I nakładamy pomidory na talerz. Tak, haha. I teraz ostatnie dekoracje. Troszkę cytryny. I wjeżdżamy z krewetkami. W połączeniu z polskimi lub włoskimi pomidorami to idealny posiłek nie tylko dla włoskiej mamy, ale dla całej włoskiej rodziny. Pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał. Poniedziałek, środa i piątek, godzina 16:00. Zawsze możecie liczyć na nowy film. No i oczywiście... Ciężkie. Łapki w górę. Dziękuję bardzo. A wy możecie mi życzyć już tylko smacznego. Mamma mia, piccolo prosciutto. To wszystko, co znam po włosku.